Payday 3 z wielkimi problemami, studio przeprasza graczy, jak możemy przeczytać na PPE. Payday 3 trafił na rynek w wersji na PlayStation 5 w stanie niegrywalnym. Studio Starbreeze już przeprosiło graczy za problemy, które odbyły się w dniu premiery. Mimo poprawek pojawiły się nowe problemy z matchmakingiem i w ogóle jakąkolwiek grywalnością. No i niestety na patch troszeczkę poczekamy. Proces naprawiania usługi został zatrzymany. Wykryliśmy kolejne problemy. Wow, okej. Zespół działa obecnie nad przywróceniem pełnej funkcjonalności tak szybko jak to możliwe. Gracze skarżą się na problemy z działaniem serwerów i matchmakingiem. Bardzo przepraszamy, że infrastruktura nie wytrzymała. Niemożliwe jest przygotować się na każdy scenariusz, ale ewidentnie powinniśmy zrobić więcej. Dokładnie tak, jak zwykle studio jest zszokowane tym, ile graczy chce grać w ich grę i jak zwykle się nie przygotowali. Tak więc kolejna gra AAA została okrzyknięta gównem niegrywalnym. Tak więc miejmy nadzieję, że patch naprawi bardzo dużo błędów, tak aby Payday 3 był grywalny, tak aby gracze otrzymali to, za co zapłacili. Kolejnym newsem ma być seria Krzyk. Ma otrzymać grową adaptację. Możemy przeczytać na Planecie Gracza, że w internecie krąży plotka o growej adaptacji filmowej serii Krzyków. Horrorów Krzyk. Insider The Tipster, podobno całkiem niezłym źródłem informacji o filmowych przeciekach. Siedzę w temacie filmów od kilku lat i w życiu nie słyszałem o jakimś tipsterze, tak więc okej. Na swoim nowym koncie na X-ie, nie Twitterze, Planeto Gracza, postanowił skomentować internetowe domysły na temat potencjalnej gry Krzyk. Bazując na tym, co słyszałem w maju, rzeczywiście trwają prace nad grą opartą na serii Krzyk. Nigdy nawet nie słyszałem o deweloperze, ale szczerze mówiąc Supermassive Games całkiem nieźle pasuje. Supermassive Games to jest przypuszczenie tipstera, no i teoretycznie byliby dobrzy, aby zaadaptować serię horrorów, no bo oni robią na przykład The Quarry, czy na przykład Until Dawn. Ale tak, jak miałaby to wyglądać? Jak miałaby wyglądać taka gra? Czyżby to był kolejny Dead by Daylight? Mam nadzieję, że nie, bo takich klonów już mamy pierdyliard i jeżeli to będzie coś na podstawie Dead by Daylight, w którego ograłem ponad 1000 godzin, no to powiem wam, że nie. Ja się za to nie zabiorę. Jeżeli to będzie coś nowego, no to oczywiście coś nowego, w sensie coś świeżego, no to oczywiście dam szansę Krzykowi. Ale wydaje mi się jednak, że będzie to kolejny klon Dead by Daylight. Xbox Game Pass będzie jeszcze droższy. Podwyżka abonamentu jest nieunikniona, mówi Phil Spencer, czyli szef Xboxa. Szef Xboxa nie pozostawia złudzeń, że cena Xbox Game Pass pójdzie jeszcze w górę. Twierdzi, że to nieuniknione w przyszłości, co nie powinno nikogo dziwić ze względu na rosnące koszty utrzymania infrastruktury sieciowej czy samą inflację. Pierwszą okazją do podniesienia cen w Game Passie będzie dodanie gier Activision Blizzard, czyli gier typu Call of Duty, czy Max Payne, czy Diablo, czy Crash Bandicoot, czy być może nawet ewentualnie potencjalnie World of Warcraft, chociaż wątpię, bo ta gra powinna zostać na Battle.net'cie. No i jeżeli już dojdzie do tego, nie jeżeli, kiedy dojdzie już do pełnej migracji tych dwóch molochów, no to wtedy myślę, że podwyżka będzie i to nawet całkiem sroga. Uważam, że możemy liczyć na podwyżkę rzędu 25%, może nawet więcej, może nawet o 50%. Dajcie mi znać, czy używacie Game Passa. Ja swego czasu używałem, ale no nie ma tam nic ciekawego, przynajmniej dla mnie. Kolejny temat to FIFA 2024, która jest nieco lepsza niż 2023. Gry online zrobiło takie zestawienie ocen. No i jak możemy zobaczyć, gry online 9 na 10, Games Radar 9 na 10, ale na przykład Games Reactor UK 4 na 10. Tak więc generalnie są bardzo różne oceny, aczkolwiek większość oscyluje w granicy 8-9. No i tutaj oczywiście wszyscy jak jeden mąż do atutów zaliczyli dwie główne nowości w serii, czyli tutaj mowa o technologii Hypermotion, która realistycznie odzwierciedla animacje zawodników z prawdziwych boisk.
To jest bardzo fajne, bo każdy piłkarz ma swoje jakieś tam cieszynki i specjalne zagrania, no i teraz będzie można zobaczyć to w grze. Oraz system playstyles, czyli każdy zawodnik będzie miał swój styl gry, gdzie będzie można go, nie wiem, zdobyć, odblokować, nie wiem jak naprawdę to działa. A jeżeli zastanawiacie się nad kupnem EA Sports FC24, to link w opisie zaprowadzi Was do strony eneba.com, gdzie znajduje się aktualnie całkiem fajna promocja na nową grę sportową. Oczywiście możecie tam kupić grę za około 250 zł, jak również różnego rodzaju doładowania. Myślę, że warto sprawdzić, bo niektóre ceny robią naprawdę wrażenie. Grę można kupić w różnych wariantach, tak więc polecam sprawdzić. A teraz kolejny abonament, czyli GTA Plus. Rockstar Games wprowadza abonament do swoich gier GTA Plus, który będzie kosztował 27 zł. I co wchodzi w ten abonament? Powiem Wam, że całkiem fajne rzeczy. Oczywiście poza grami, czyli GTA 3, GTA Vice City i San Andreas, czyli Definitive Edition, będzie można kupić jakby mikrotransakcje, mikro Game Pass. Będzie on kosztował 27 zł, tak jak wspomniałem, i będzie dostępny na konsolach. No i jakie korzyści będziemy mogli czerpać z takiego GTA Plus? Każdego miesiąca członkowie GTA Plus dostaną premię 500 000 GTA dolców, która w momencie opłaty za subskrypcję jest przekazywana na konto w banku Maze. Oprócz tego członkowie GTA Plus mogą korzystać z całego wachlarza innych stałych korzyści, w tym dostępu do automobil klubu Vinewood, częstej opcji pomijania przygód w taksówkach Downtown Cab Co., darmowego wzywania pojazdów VIP-a i prezesa oraz korzystania ze zdolności zniżek w furgonetce z bronią, specjalnych kart GTA Plus oferujących o 15% więcej GTA dolców i nie tylko. Powiem Wam, że jest to big brain move, czyli oferują rzeczy, które i tak można byłoby zdobyć za realne pieniądze. Oczywiście GTA 5 i GTA Online jest znane z mikrotransakcji. Rockstar Games jest mistrzem, nie, jest wicemistrzem, bo pierwszym jest Blizzard, jeżeli chodzi o mikrotransakcje. Tak więc tu jest big brain move, ponieważ dają tylko zniżki, jakieś tam dolce i tak dalej, i tak dalej. Coś, co można łatwo wyfarmić, ale dla leniwych, jeżeli zapłacicie, będziecie mieli to po prostu szybciej. Tak więc powiem Wam, że jest to głupi pomysł, abyście kupowali takie GTA Plus, ale oczywiście nie mogę decydować za Was. Ja osobiście nawet bym nie zaczął się zastanawiać nad kupnem GTA Plus. Ale jeżeli kupujesz, to daj mi znać w komentarzu poniżej. Być może jest coś ciekawego, bo tutaj najbardziej intryguje mnie to, i nie tylko. Co to znaczy to i nie tylko? Kolejny, zarazem ostatni news to powstaje oficjalnie kontynuacja Star Wars Jedi. Twórca od głównej roli potwierdza, że są wczesne prace nad nową odsłoną Star Wars Jedi. Cameron Monaghan, który wciela się w Cala Kestisa, znany z roli głównego bohatera, tak jak powiedziałem, Star Wars Jedi, przyznał, że trwają wstępne prace nad trzecią częścią. Wypowiedział te słowa podczas Comic Conu w połowie września. Oczywiście Star Wars Jedi ocalały, miał premierę gdzieś w marcu 2023, czyli około pół roku temu, zależy kiedy oglądacie ten materiał. No i nic dziwnego, że prace nad kolejną grą są w bardzo wczesnym stadium, no skoro gra poprzednia miała premierę tak wcześnie. Aczkolwiek potwierdza to plotki, że taka gra powstaje. No i oczywiście trzeba jeszcze dogadać szczegóły, no i myślę, że można brać się za pisanie scenariusza. Kolejna gra myślę, że będzie miała premierę gdzieś w 2025-2026. Aczkolwiek jest to dobra wiadomość dla fanów Gwiezdnych Wojen i całej tej serii. Tak więc dajcie mi znać, co sądzicie o Star Wars Jedi Ocalały, który był na początku niegrywalny. Jak zwykle zresztą to bywa z grami AAA w 2023, gdzie trzeba było czekać na 50 tysięcy różnych patchy, aby gra była grywalna. Czy tak się okaże w kwestii kolejnej gry z serii Star Wars Jedi? Myślę, że tak, aczkolwiek mam nadzieję, że nie. Trzymajcie się, na razie.